I teraz na ring A wzywamy Cezarego Czerwińskiego i Jana Halickiego, a przygotowują się do walki na ringu A. Smoczek z Nidzicy i Szymon Latek. Stopka nowy na ringu B. Do 8 wygrywa Sebastian. Przez knockout wygrywa Jan Halicki. Noga bodajże. Medycy? Medycy. Prosimy was na ring A. Dobrze. O, proszę Państwa, to jest właśnie rycerstwo. Najpierw go powalił, ale teraz pomaga mu zejść z pola. Tak to właśnie między nami tutaj wygląda. Bijemy się okrutnie, ale lubimy się też. Na ringu A widzę już Smoczka i Szymona. Do walki następnej na ringu A przygotowują się, bo muszę zerknąć sędziemu przez ramię. Aha, Iwan z wody. Następna walka na ringu A miałaby się odbyć między Adamem Herbulis a Iwanem od wody. Iwan ma tylko wyjść na ring i pokazać, że jest gotów, ponieważ Adam Herbulis zgłosił nam, iż z powodu kontuzji już walczyć nie może. Thank you.
19-7 wygrywa Figrza. Zwracam uwagę na niebezpieczne wejścia rampę w tarcie. Stop! Nabi i Zbyszko z Bakuty. Następna walka na ringu A. Nabi i Zbyszko. A tutaj Grzegorz i Miecio. I następną walką na ringu B, po tej, która się odbywa, będzie walka Jana Herbu-Odrową z Karolem Latkiem. Czekamy na werdykty z obu ringów. Siedem. Wygrywa Hobbit Szajek. A na ringu B 9-7 wygrywa Miecio. Kancelaria zapisała. Marcin Łukasz Borsuk i Sebastian Kozera. A na ringu B Daniel Zeningracki i Mateusz Złącka. Tutaj na ringu A w tej chwili powinien się znajdować Zbyszko z Bakuty i Nabi. Nabi, jesteś, dobrze. Zbyszko z Bakuty jest z Ukrainy. Następna walka na ringu A. Marcin Łukasz Borsuk i Sebastian Kozera. Thank you.
5-2 wygrywa Karol Labek. I następna walka na ringu B. Daniel Zelingradzki i Mateusz Łącka wzywamy na ring B. A przygotowuje się do walki następnej na ringu B Artur Pajerchin i Łukasz Zygmunt. Wynikiem 13-3. The winner is Nabi. A w związku z tym następna walka po tej na ringu A. Odbędzie się między Mirosławem Markowskim i Andrzejem Deramnicem. Zapytaj. 18-2 wygrywa Marcin. Następna walka na ringu A. Wzywamy Mirosława Markowskiego i Andrzeja Deramnica. A przygotowują się Łukasz Zwierzak i Piotr Tyńczyk. Natomiast teraz czekamy na werdykt z ringu B. Wynikiem 13-1 wygrywa Mateusz Łącka. Mateusz Łącka.